No jest i moja piękna garderoba. Cieszy mnie to, że się powiększa, ale zima już za rogiem, także czas się troszkę cieplej ubrać. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Okej, tu raczej ciepłego płaszczyka nie znajdę, ale za to tu mamy fajną, ciepłą bluzeczkę. Wygląda też solidnie, mam nadzieję, że tak samo będzie w praktyce. Zobaczmy, jak się będzie prezentowała. I cyk, dobra, odłożę sobie wieszak. Hops! A co to jest? Niemożliwe. Niemożliwe. Ja się kręcę. To już prawie ponad 3 miesiące minęło od tego wspaniałego turnieju. To co się wtedy wydarzyło to? Piękny czas. Nie wysłałem kalambur! No hej, witajcie ze strony Naxxon, a to jest odcinek, w którym czas zamknąć pewne sprawy. Oglądajcie do końca. Nie no, żartowałem. U mnie jest zawsze fajnie, miło i przyjemnie. Także oglądajcie do końca. No i dobra mordy, oficjalnie zaczynamy mojego drugiego vloga na kanale. Udajemy się właśnie do mojej pracowni, by zrobić pierwszą nagrodę dla zawodnika, który zajął trzecie miejsce w wielkich kalambrowych mistrzostwach. Czekajcie, bo aktualnie mnie nie widać, więc zapalę sobie jeszcze szybciutko światełko i będziemy mogli już zaczynać. Także startujemy. No ale mogę wam też pokazać śmieszny jakby trik aktorski, w którym zmanipulowałem was na samym początku filmu, gdzie mówiłem, że idziemy sobie do pracowni, a tak naprawdę w pracowni już byłem, no bo wiadomo, statyw się sam nie rozłożył, rejestracja się sama nie zasuniła, kalambury się same tu nie teleportowały, no i moje plakatówki same się tu też nie teleportowały, także widzicie, to jest bugi YouTube'a, tak się manipuluje widzami. Dobra, dosyć śmieszkowania, czas się wziąć hardo za pracę, ale muszę się wam jednak na początku filmu przyznać, że pierwsze prace związane z tą nagrodą zacząłem już ponad 2 miesiące temu. No ale wiadomo, nie dokończyłem, więc dzisiaj będzie to taka praca wykończeniowa tej nagrody. No i zaraz się za to zabierzemy, a przy okazji będę wam wprowadzał pewne zagadnienia właśnie związane z wielkimi kalamburowymi mistrzostwami, żeby odcinek wyszedł jeszcze bardziej ciekawy, ale już nie zwlekam i zabieram się do pracy, także 3, 2, 1, lecimy. Pum! No dobra, prototyp naszego medalu znajduje się w tym oto pudełeczku od Ariela. Nikogo tu wiadomo nie sponsoruje, ale jedno pudełeczko od Ariela jest, drugie i co się kryje pod kalamburami? Trzecie pudełko od Ariela, czyli trzeba być otwartym na współpracę i otwieramy sobie to pudełeczko pierwsze. Okej, okay. I znajduje się tu multum papierów ściennych, którymi wykładałem sobie właśnie powierzchnię naszego medalu. Odłóżmy je sobie tu na bok. Znajduje się tu również ołówek, którym będę sobie którym będę sobie szkicował dalsze warstwy medalu dla dawki. No i oczywiście rzecz główna, czyli medal dla dawki, który został dość mocno poturbowany przez ostatnie 2 miesiące, bo wiadomo, leżał bezstrzygnie w naszej pracowni, no niestety troszkę się zniszczył, dlatego dzisiaj ponownie go sobie wygładzimy i pomalujemy na niebiesko, no bo niestety kolor czerwony nam się skończył, więc trzeba się jakoś ratować. No i przyszedł czas na wygładzenie tajemnic, lecimy!
A, to nic mi nie daje, dobra. Zróbmy to normalnie. A few moments later. No i okej, polerowanie skończone. Robiłem to dobre parę minut, a po chwili to mogą popierać ścierę, które są dość bardzo zaczerwienione. Tak wygląda nasz medal. Myślę, że nawet sporo oczko mi wyszedł, bo chodziło mi głównie o to, żeby zedrzeć z niego farbę i troszkę go bardziej, można powiedzieć, wyczyścić. A i tak go zaraz pokryjemy warstwą farbą niebieską, wtedy naprawdę będzie spoczko wyglądało. Sami będziecie to mogli zaraz ocenić, gdy to zrobimy. Także lecimy do fazy drugiej. Buu! Co to miało znaczyć? Nie wiem. Peace. Peace. Wiecie, pokój. Peace. Teraz można otwierać zawartość niebezpieczną, czyli moje plakatówki. No i dobre mordy, sami na tym lapsie mogliście zauważyć, że skończyliśmy właśnie pierwszą warstwę. Możecie mnie teraz nie widzieć, no bo wiadomo, aż tak się nie skurczę, może do was, ale postarałem się troszkę, ale nie na dłuższą metę. No i tak wygląda nasza, można powiedzieć, pierwsza warstwa górna naszego medalu. I tak pokryjemy drugi raz naszą farbką, ale musimy najpierw odczekać, aż wyschnie, więc troszkę to potrwa. Nie będę was zanudzał, tylko po prostu zrobię szybkie cięcie i pokażę, jak już jest pomalowana z dwóch stron i po bokach. A później jeszcze możemy zrobić drugą stronę. No ale wątpię, że dzisiaj już pomalujemy na kolor żółty te obramówki, no bo już jest wieczór, no a nie chcę marnować całego dnia na tworzenie jednego medalu, więc jutro chyba sobie dokończymy resztę. Ale spokojnie, wszystko, na wszystko przyjdzie czas. Ale dzisiaj i tak mamy, że nam się uda cały medal na niebiesko wymalować. Także ja się z wami żegnam na ten moment i widzimy się, jak już pomaluję cały medal na niebiesko. Pa! Dobra, mordki, szybkie aktualności. Czekam tu już godzinkę, robię sobie zdjęcie na Instagrama i ta farbka schnie i schnie. Nie wiem, co z nią zrobić, więc chyba to na dziś będzie z naszych zmagań właśnie z pracowni. Bo sami widzicie, że jak dotknę, opatrzcie, to mam brudny paluszek. No, niestety. Chyba na tym dzisiaj skończymy, więc żegnam was. Widzimy się w jutrzejszym dniu, gdy będziemy już mogli na 100% zmalować sobie nasz medalik. Dobra, żegnam. Halo, halo, centrala. Dzień drugi uważam za rozpoczęty. Dobra, dzień drugi uważam za rozpoczęty, ale zanim wrócimy do pracowni, chciałbym opowiedzieć wam bardzio troszkę ciekawą historyjkę, a mianowicie byłem przed chwilą u fotografa i wywołałam sobie zdjęcie, które będzie służyło jako autograf z dołącznikiem do kalambur, które wygrał Sebas Podmaniak, więc mam nadzieję, że nawet fajnie się będzie prezentowało, ale je dopiero zobaczycie, jak wrócimy sobie do domku, czyli już za chwilkę. Łomek! Szybki telefon do domku. No i tak jak to powiedziałam w parku, teraz sobie podpiszemy zdjęcie, no dokładnie dam autograf na zdjęciu, które dostanie Sebas Podmaniak, także nie ma co zdekać, podpisujmy. No i okej, wyciągnę sobie zdjęcie, które wywołałem sobie u fotografa. Dostałem je w takim specjalnym, prestiżowym opakowaniu. Okej, co tu jest? Cukierek? Nie, cukierek, nie mam niestety. A zjadłem się. Oczywiście będę podpisany z tyłu, no bo wiadomo, nie chcę swojej pięknej morki niszczyć, więc odłóżmy sobie to piękne portretowe zdjęcie na bok. No i przy okazji dostałem takich 6 małych zdjęć portretowych i mówię: Pani, jestem kurierzem, muszę zdjęcie portretowe potrzebuję. On: Co ty gadasz, 6 ci się też przyda. No i wcisnął mi 6 dodatkowych zdjęć i mówił, że
Tani wyjdzie w pakiecie, no. Tani. Ciekawe, dla kogo wyjdzie tani. Nawet nie wiecie, jak się stresuje, bo pierwszy autograf zaraz poleci na to zdjęcie, więc macie teraz ujęcie z dwóch kamer, żeby to uwieczyć po prostu, bo to jest naprawdę wiekopomna chwila na moim kanale, także chwila oddechu. No i startujemy, będziecie to widzieć na timelapsie albo w jakimś zwolnieniu, bo po prostu nie chcę w tym czasie nic mówić, no bo jeszcze się pomylę i co będzie. Oczywiście autograf będzie specjalną dedykacją dla sobie Spormaniaka, będzie ona troszkę taka śmieszna, ale zaraz to zobaczycie. Dobra, startujmy. Wszystko działa, wszystkie kamery odpalone? Sprawdźmy to, bo będzie przypał, jak nie odpaliłem. Okej, dobra, odpaliłem, także jesteście. Widzicie to. Dobra. Bierzemy czerwony marker, bo tylko taki miałem po czarnym i się nie chciało jechać do sklepu, więc lecimy z tym koksem. No i cyk! Udało się, mój pierwszy autograf. Także szczęśliwi czasu nie liczą. To ma być, jak to się nazywa, taki przekaz, że czekał 3 miesiące Seba Spormaniak, żebym mu w końcu wysłał te kalambury razem z tym zdjęciem, także wiadomo, mimo że czekał tyle miesięcy, to i tak ciągle uśmiech z jego ryja nie schodził, także Seba Spormaniak, przepraszam i dziękuję. Dobra, tak wygląda ten autograf, możecie sobie to teraz zobaczyć, zdjęcie z przodu i autograf z tyłu z dedykacją. No i jeszcze tam tu mu jakiś uśmieszek z przodu, okej, czekajcie. Cyk. Okej. Boże, jak to wyszło jeszcze gorzej, dobra. No i autograf w czasie wyszedł. Szczęśliwi czasu nie liczą, czyli nowe motto Seba Spormaniaka. Dobra, ja już nie przedłużamy i lecimy do pracowni. No jesteśmy, ale zanim przejdziemy dalej, to muszę wam zakomunikować coś bardzo ważnego. Sprawa ma się tak, że jeśli mój kanał ci się bardzo podoba, a chcesz dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach, to teraz koniecznie musisz zasubskrybować mój kanał tam, takim przyciskiem na dole, żeby przycisk subskryba zmienił kolor z czerwonego na szary, więc wypróbuj sam. Obok masz jeszcze taki przycisk łapki w górę, więc on natomiast zmieni kolor z szarego na niebieski, więc też wypróbuj. Dobra, kurwa, na co mnie przynudzaj, pokaż lepiej, co się stało z mędzarem dla dawki, dobra. To chodźcie za mną, chodźcie za mną, tak. Normalnie tyłem idziemy, żebyśmy się mogli wywalić. Dobra, i to jest medal, czyli upominek dla Dawida, naszego kochanego. I tak on wygląda, wiem, że go prawie nie widać, dlatego on właśnie stał się jakby niebieski. O, pod światło pięknie widać niebieski kolor, tak on wygląda. I postanowiłem, że jednak nie pomalujemy go na sobie kolor żółty, tylko weźmiemy kolektor i wykolektorujemy właśnie, można powiedzieć, tak, napisy oraz boki naszego medalu. Także zaraz zobaczycie, jak to będę sobie szkicował właśnie naszym ołóweczkiem na medalu i co z tego wyjdzie po prostu. Więc czas naszkicować wzór na nasz medal. Jednak plany uległy zmianie, ponieważ przez chwilkę kolektorowałem sobie właśnie boki naszego medalu. No i uznałem, że to nie wygląda zbyt dobrze, więc żeby zachować estetykę, weźmiemy sobie teraz białą farbę, żeby sobie ją poszukamy. Okej, od razu nam się tu pojawiła. I nią sobie właśnie pokryjemy nasze krawędzie lub jakieś wzorki namalujemy na naszym medalu, ponieważ będzie to o wiele lepiej wyglądało niż po prostu kolektorować, a wiadomo, że kolektor może mi się też również skończyć. Więc żeby zachować spokój i estetykę, po prostu weźmiemy sobie tradycyjnie pędzelek oraz właśnie naszą białą farbkę i nią właśnie naszkicujemy ten wzór na nasz medal. Zaraz zobaczycie na tym mapie, jak to będzie wszystko wyglądało i myślę, że nawet z poczku to wyjdzie. Dobra, wracimy. No i perfekto medal są, no fajnie to wygląda od boku, no, bardzo przyjemnie się to ogląda, tylko szkoda właśnie, że tutaj jak robiłem sobie to kolektorem, to niestety tu troszkę zahaczyłem i no wyszło kolor biały na kolor niebieski,
ale myślę, że Dawid na to przymknie oko, więc będziemy mogli spokojnie pracę kontynuować. Okej, okay, także nie ma co przedłużać, lecimy z dalszą częścią medalu. Dzień kulminacyjny, czyli dzień trzeci, dzień kulminacyjny, w którym sobie spakujemy prezenty i je wyślemy, także nie ma co zwlekać, trzeba zaczynać! No i tak jak wcześniej wspomniałem, mam tu listę w kartce za 30 zł dla Krystiana, czyli dla Lorda Krychi, który zajął pierwsze miejsce w wielkich halombrowych mistrzostwach, także jemu się należy jako pierwsza nagroda, czyli muszę jemu pierwsze wysłać, więc... No, czekał 3 miesiące, więc się doczekał. Także zaraz wyłączę sobie kamerkę. Dostaniecie tylko tu screena z boku. O, teraz sobie możecie go zobaczyć. Jak już wysłałam mu tego pace w kartę. I sobie zaraz tu zobaczyć, zaraz wam pokazuję, zaraz sobie zobaczycie. Okej, czekajcie. Nie wiem, czy zauważycie, ale tu gdzieś będzie ten kodzik. O, tu jest. Tylko, że jest odbicie lustrzane, to może być problem, ale możecie sobie znów odbić lustrzano i wtedy zobaczycie. Pacef Cup mamy już załatwiony, czyli Lord Krycha jest ucieszony, ale mi się zrymowało, jaki normalny taco albo Young Wolf, nie no, był na unboxingu, to go nie tykajmy już, dobra. Tyle. Pacef Cup już dzisiaj nie tykamy i przechodzimy do punktu kulminacyjnego w dzisiejszym odcinku, czyli pakowanie paczki, ale się jarał niesamowicie. Także nie ma co zakać, lecimy. Trafiłem na stół. LeBron James, polskiego YouTube'a. Dobra, wszystko chyba dobrze widzicie. Tu mam mój piękny autografik, który zapakujemy sobie właśnie do tej koperty. Z tyłu jest właśnie adres mój z Seby, także nie będę wam tego pokazywał, chyba że chcecie mu pralkę zamówić albo stopić, to wtedy śmiało wam to pokażę, ale nie róbmy tego. Dobra, wsadzę tu od razu, żeby był dobry, to wsadzam od razu autografik do koperty. Czekajcie, żeby to pięknie weszło. Zacznijmy od takich błahych rzeczy. Nie pakujmy na razie, ani nic, tylko na razie po prostu schowajmy autografik do koperty. No jest, zaklejamy. Z tyłu mamy oczywiście adresy, wam tego nie pokażę. Kopertę odkładamy sobie tu na bok. Ona oczywiście będzie na wierzchu. Czekajcie, bo dałem adresami, także czekajcie za poduszkę, żeby nie było widać. Dobra, rozpakujmy sobie najpierw może tą folię bąbelkową, bo z nią może być problem. Okej, nie no. Jaki problem, jak ty ją w 3 sekundy rozpakowałeś? O, ty gościu, do mnie gadasz. Banga nam tutaj pięknie, powinno się nie rozwalić, mam nadzieję, że wszystko dotrze pięknie, ładnie, bo będzie przypał jak nie dotrze, no byłby przypał, byłby duży przypał. Dobra, zapakowane. Przez wszystko? Chyba tak. Wszystko mi się udało zapakować. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Ej, ta paczka naprawdę sztosik wygląda. Jeszcze tutaj gdzie jest ta koperta, czekajcie. Weź tą poduszkę, wybar, Naxon. I popatrzcie, jeszcze jak tą kopertę się tu przydaje, tylko już drugą stroną, to będzie naprawdę sztosik. Co wy o tym myślicie? Mi się wydaje, że to naprawdę będzie fajnie wyglądało. Jutro to właśnie wysyłam, czyli we wtorek. Także
myślę, że sobie pan z porównaniem będzie naprawdę ucieszony. Ja wam wyłączę zaraz kamerkę, bo chciałbym wam to pokazać, ale tak to będzie wyglądało właśnie z bliska. Tak ta paczuszka wygląda. Jutro się jeszcze zobaczymy, jak będę to zanosił na pocztę i jak dam właśnie medal dawcę. Także wszystko będzie git. Wysłaliśmy nagrodę dla Lorda Krychy, także mamy pierwsze zadanie zaliczone. Spakowaliśmy dla Seby Spormaniaka paczkę. Jeszcze tylko muszę to przykleić tą kopertę i będzie wszystko git. No i jutro będzie dzień ostateczny, czyli zakończenie vloga i dostarczenie wszystkich prezentów na miejscu, można tak powiedzieć. I na samym końcu jeszcze dostaniecie zdjęcia z chłopaków, można powiedzieć, z nagrodami, żeby wam, można powiedzieć, potwierdzić, że je mają we własnych rękach. Znaczy, można powiedzieć, Lord Krycha nie potwierdzi, no bo on dostał po prostu kocik, ale będziecie mieli skryna, także koniec dzisiejszego dnia trzeciego w moim pokoju. Na dziś już będzie to tyle. Kończymy dzisiejszego vloga, bo już jest wieczór za oknem. Dzień czwarty również trzeba zakończyć, więc ja kończę vloga, ale niczym się pożegnamy. To chciałbym pozdrowić jeszcze pewne osobki, które dość długo czekały na pozdrowienie, więc nie ma co zlekać. Lecimy jeszcze z pozdrowieniami i kończymy. Dobra, może zacznę najpierw od osób, które coś wygrały na moich live'ach, na przykład quizy albo kalambury, więc one zasługują pierwsze na to pozdrowienie, więc tylko na ostatnich kalamburach wygrał Seba, także pozdrawiam ci bardzo serdecznie, mimo że ten odcinek cały jest poświęcony, można powiedzieć, tobie, ale gratuluję ci jeszcze raz. Dobra, później była Iza, także pozdrawiam ci Iza bardzo serdecznie. No i dobra, jeszcze Marcin Tutka chciał być pozdrowiony, dlatego że jest moim top donatorem, to bardzo ci pozdrawiam, Marcin Tutka. No możecie wbić do niego na kanał, bo ma bardzo spoko, nie wiem, powiedziałbym, że filmy, ale nie ma filmów. To co ma spoko? Banner i avatar, o! No to ja jestem przyszłym grafikiem, więc jak ja mówię, że jest dobry avatar i banner, to musicie tam wbić i zostawić mu może suba, bo im więcej subów, tym on mi da. Napiszcie w komentarzu. Dobra, nie piszcie, bo później będzie komentarze w stylu Naxon, ty jesteś pożarny na hajs! No i dobra, mordy, kogo jeszcze miałem pozdrowić? Zapomniałbym o najważniejszych. Najważniejszych. No to jest liczba mnoga tych osób, które są nawet mi bardzo bliskie, bym tak powiedział. Czyli moja klasa, klasa pierwsza G. Tak, chcieli być pozdrowieni, no to pozdrawiam, znaczy mogę pozdrowić tu kilka osób, które chciały być, można powiedzieć, wyróżnione, ale nie będę tu kategoryzował na kto jest gorszy, kto jest lepszy, bo wiadomo, najlepszy jestem ja, ale pozdrawiam was i tak. No to można powiedzieć, że zacznijmy od najważniejszych osoby, które chciały być pozdrowione, czyli od Pączka. Pączka takiego, nie z taką marmoladą, tylko takiego umieśnionego Pączka, nie takiego. Pozdrawiam ciebie Pączek, pozdrawiam ciebie Bubka, pozdrawiam ciebie Cetę, Łukasz, kołczka, zapomniałem kogo mam w klasie. Kto z niego jest pozdrowiony? Mówcie. No, mówcie, kto tam chciał być pozdrowiony, no. Słucham. O, Damiana. Damian chciał być pozdrowiony. Damian. O, Norbert. O. No i chyba tyle. Ej, ktoś chciał być... O, Adam. Znaczy Janek. No to pozdrawiam was bardzo serdecznie, chłopaki. No i kończymy dzisiejszego vloga, mordy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie oczywiście milion łapeczek w górę. Ale nie, mam nadzieję, że wam się spodobał. Dość długi był dzisiejszy odcinek, także tym bardziej zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie swoją opinię o dzisiejszym odcinku w komentarzu. No i oczywiście podajcie na moje socjalki, które się wam mogą tu gdzieś pojawić. No i zasubskrybujcie kanał. Mówimy już o tym w środku odcinka, także nie będę już tego 100 razy powtarzał. No i żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, bo mega się cieszę, że w końcu zrobiłem taki
odcinek długi, który nie jest na przykład grą. Bo na przykład dawniej robiłem odcinki z gier, które miały po 30 minut, ale to wiadomo, była gra, którą kto oglądał jeszcze, jak miałem 200 słów. A teraz, jak już mam prawie 2000 słów i robię na przykład 30-minutowe vlogi, to już się ogląda fajnie. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas ze mną ten wieczór. Wszyscy dostali nagrody. No i jeszcze raz gratuluję chłopakom, którzy wygrali w wielkich kalamburowych mistrzostwach. Gratuluję wam, chłopaki. Mam nadzieję, że nagrody się świetnie spisują. No i widzimy się, być może w drugim sezonie. Trzymajcie się. Do następnego.